Mam z tej strony, Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z symulowanej kariery Legion Warszawa. A dzisiaj rozpoczynamy od spotkania z Wisłą Płock, a potem mamy dużo ważniejsze spotkania Między innymi z Bayerem Leverkusen czy Lechem Poznań. W ligowej tabeli jesteśmy wiceliderem, liderem, ale mamy zaległe spotkanie i tracimy tylko jeden punkt do Wisły Kraków. Więc ewentualne zwycięstwo z Wisłą Płock da nam pozycję lidera. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Tutaj Bielik, jak zawsze, zmęczony, ale nie chce mi się na razie w jego kondycję inwestować. Lepiej inwestować w inne cechy u piłkarzy. Zaczynamy to spotkanie, gramy na wyjeździe. Nie mamy daleko. I chcemy pokonać Wisłę Płock. Zobaczymy ile razy Kiełpin będzie wyciągał piłkę z siatki. Mamy już 25. minutę. No i nic wielkiego niestety się nie dzieje. I Uryga zdobywa bramkę i odnosi kontuzję. No trochę przypadkowo. Noć wyrównuje na szczęście w 38. minucie. Szymański z rzutu karnego na 2 do 1. Warto stawiać na młodych piłkarzy. Co wielokrotnie już pokazuje Szymański. Zostało zaledwie 10 minut do końca. Mam nadzieję, że utrzymamy ten rezultat. I tak jest. Wygrywamy 2 do 1 z Wisłą Płock. Bardzo korzystny wynik, nie jest to jakieś efektowne zwycięstwo, ale najważniejsze są trzy punkty na naszym koncie i wracamy tam, gdzie jest nasze miejsce, czyli na pozycję lidera. Dwa punkty przewagi nad Wisłą Kraków, jeszcze to nie jest duża przewaga, ale spokojnie, systematycznie, systematycznie będziemy ją powiększać. Tutaj mamy czterech piłkarzy w treningu, jeden nam wypadł, więc musimy kogoś tutaj dodać ewidentnie. Można na przykład Toysherta dodać. Tutaj scenariusze ofensywne oczywiście poćwiczyć, bo to jest chyba najlepszy trening dla napastnika. Tak, jest tutaj scenariusze ofensywne, jeszcze trenuje poza tym Stępiński, Andraucos, Mattaritta i Idegucci, ale Idegucciego również możemy się stąd pozbyć. I na jego miejsce dodać Krystiana Bielika, który poćwiczyłby zdecydowanie grę w obronie. Tutaj zaawansowana obrona no i zobaczymy, będziemy symulować oczywiście i szybko to się zakończy. Jeszcze w tym treningu nikt się nie rozwinął, ale to jest tylko kwestia czasu. Widzimy Tojszert niedługo będzie miał 76 overalla. Szkoda, że ci nasi napastnicy nie strzelają jakoś na potęgę, ale tak to jest w symulowanej karierze. Bo dokładnie to samo miałem, gdy w poprzedniej FIFA rozgrywałem symulowaną karierę Lechem Poznań. Miałem wtedy na pewno na napadzie Kownackiego i jeszcze jednego Argentyńczyka, którego nazwisko mi w tej chwili wypadło z głowy ale oni też mało strzelali. Więcej zdecydowanie strzelają skrzydłowi, czy środkowej pomocnik ofensywny. No i trzeba jeszcze tutaj kogoś dodać do treningu, bo nam wypadł Bielik przez to, że znajduje się na reprezentacji narodowej, za co oczywiście należy mu się pochwała. I dodamy Ildeberto Pereira. Niech sobie poćwiczy tutaj Portugalczyk, bo na pewno ma duży potencjał i jest dla nas świetnym prawym obrońcą. No plus łatwo jest go rozwijać, bo on ma strasznie nisko ocenione te walory defensywne, więc jak ćwiczymy mu te walory defensywne, no to szybko się rozwija dzięki temu, bo on jest bardzo ciekawym zawodnikiem jeśli chodzi o ofensywę, on potrafi zdobywać bramki i jakbym go ustawił na prawej pomocy, to wcale nie byłaby to duża strata, ale nie oszukujmy się na skrzydłach mamy bardzo duży wybór Szymański, Guillerme do tego jest, van, ten Van Bergen jeszcze jest, Noć, Mansia. naprawdę mamy aż nadmiar piłkarzy na pozycję skrzydłowego, więc niech Pereira gra na prawej obronie, Jędrzejczyk wraca, no ale raczej do podstawowego składu szybko nie wróci bo Hildeberto Pereira spisuje się naprawdę bardzo dobrze. Gramy teraz z Koroną Kielce, zagramy naszym rezerwowym składem, żeby podstawowy mógł tak naprawdę odpocząć przed meczem z Bayernem Leverkusen. Tutaj można jeszcze dokonać kilku zmian i dać innym piłkarzom szansę również. Tutaj, może Van Bergena dodamy do podstawowego składu? Moneta, czy dodawać go tutaj? Nie wiem, czy się tak szczerze to opłaca. Jest tutaj jeszcze jakiś piłkarz, który zasługuje w chwili obecnej na szansę. Na pewno Szymańskiego damy do głębokiej rezerwy, żeby się zbytnio nie męczył. Tylko kogo właśnie dodać na ławkę? A jest tam jakiś kandydat, więc na spokojnie takim składem możemy wyjść na Koronę Kielce. Miejmy nadzieję, że zdobędziemy trzy punkty, ale jakby co to w Ekstraklasie wiadomo, że można odrabiać te punkty. A w Lidze Mistrzów jest zdecydowanie trudniej. No i dobra. Zaczynamy to spotkanie Drągowski w bramce, no bo to jest nasz najlepszy zawodnik, więc musi grać w każdym spotkaniu. Nawet jak grają rezerwy, to Drągowski będzie dostawał szansę. Stępiński na 1 do zera, tak jest w 21 minucie. Bardzo dobry początek spotkania. Kończy się właśnie pierwsza połowa i zaczyna druga. Dick ukerany żółtą kartką. Czekamy na kolejne sytuacje. Mansian na 2 do zera, tak jest, widzimy Argentyńczyk jest w coraz to lepszej formie i to się na pewno ceni. Pozostało zaledwie 5 minut. Jeszcze tutaj jukić na 2 do 1, no ale to dużo nie zmienia na spokojnie. Pokonujemy koronę kielce no i zdobywamy kolejne 3 punkty. A teraz gramy z liderem naszej grupy, czyli z Bayerem Leverkusen, co oczywiście nie jest dobre, bo jest to bardzo wymagający przeciwnik. Będzie strasznie ciężko nawiązać tak naprawdę wyrównaną walkę. No ale nie poddamy się, będziemy walczyć do ostatniego tchu. Tutaj sobie potrenujemy, niech na razie ci piłkarze trenują. Potem, oczywiście, zmienię kilku do treningu. To i się rozwinął, świetnie, o to właśnie chodzi. Niedługo się rozwinie Hildeberto Pereira, Stępiński też, Andraucos. Oni są naprawdę obiecujący. Chętnie trenowałbym tych takich najmłodszych juniorów, ale to się po prostu nie opłaca, bo w chwili obecnej i tak nie mają szansy grać w podstawowym składzie. A mam wielu piłkarzy, których na spokojnie mogę rozwijać i nawet powinienem. A i tak niektórzy nie mogą trenować, przez to, że jest tak mało slotów treningowych. Gramy z Bayerem Leverkusen, rywal na pewno wymagający jeszcze mecz wyjazdowy, pokonali Chelsea i Monaco 1-0. Czy Legie pokonają? Miejmy nadzieję, że nie. To spotkanie zaczyna się dość słabo, bo tracimy bramkę Brandt na 1-0 z rzutu karnego. To na pewno nie jest dobra wiadomość. Mehmedi ukarany żółtą kartką, kontuzja Krystiana Bielika, no nie, tylko niekontuzja naszego środkowego obrońcy. No i niestety Julian Brandt dobija nas 2-0. Do no po tym ciosie możemy się już po prostu nie podnieść, pozostało zaledwie 20 minut. Czy uda nam się nawiązać jeszcze walkę z Bayerem Leverkusen, za moment się przekonamy. No niestety nie przegrywamy 2 do 0, a jeszcze tracimy Krystiana Bielika. Same złe informacje tak naprawdę naszym katem okazał się Julian Brandt, który zagrał naprawdę fantastyczne spotkanie. I możemy sobie zobaczyć naszą tabelę w Lidze Mistrzów. Raczej nie obstawiam, żebyśmy byli choćby w europejskich pucharach, tylko na czwartym miejscu raczej będziemy, ale za moment się przekonamy. Jak to się wszystko prezentuje? Trafiliśmy do grupy śmierci, tak naprawdę, i ciężko będzie coś ugrać. Tak jest, ale mamy tyle samo punktów co druga ekipa Chelsea, tylko przegrywamy z nimi bilansem bramkowym. To jest nasz niestety problem, że możemy tutaj przegrać na koniec nad bilansem bramkowym, no bo tracimy dość sporo tych bram. Chociaż na nie oszukujmy się, nie są to upokarzające porażki, no bo 2 do 0 to na pewno nie jest jakiś hańbiący wynik, no ale jednak lepiej byłoby przegrać 1 do 0, bo wtedy byśmy mieli większe szanse na awans, bo tutaj jest tak wyrównana ta grupa, że tutaj naprawdę bram. Mogą decydować i punkt, oczywiście. Tutaj się może okazać, że naprawdę jeden punkt zadecyduje o wszystkim, więc każdy mecz jest tak naprawdę wielkim finałem, w którym trzeba dać z siebie wszystko. No, mówię, łatwo nie będzie w tej lidze, Mistrzów, bo trafiliśmy do bardzo trudnej grupy. Tutaj nie ma takiego typowego outsidera, z którym byśmy mogli walczyć o to trzecie miejsce. No, niestety trafiliśmy z Monaco, z Chelsea i z Bayerem. Leverkusen, każdy jest tutaj mocny i na każdego trzeba uważać. Pokonaliśmy raz ekipę Chelsea. Czy to był wypadek przy pracy? Miejmy nadzieję, że nie. I że będziemy powtarzać takie rezultaty. Zostały jeszcze trzy kolejki do końca fazy grupowej Ligi Mistrzów, więc na spokojnie tutaj możemy rywalizować. Na pewno w każdym spotkaniu damy z siebie wszystko. Teraz prestiżowy mecz z Lechem Poznań. Myślę, że szansę w pierwszym składzie dostanie Stępiński oraz Gilerme. Niech pokażą się z jak najlepszej strony. I dobra. Trzeba się skupić na tym meczu. Przegraliśmy w Lidze Mistrzów, ale to nie obniża naszych morali. Chcemy pokonać Lecha, gramy na własnym stadionie, tutaj nie lubimy tracić punktów i miejmy nadzieję, że komplet powędruje, zostanie w stolicy, tak naprawdę. I zaczyna się to spotkanie. Pierwsze tak naprawdę 15 minut bez szału, ale Andraucos w 18 minucie na 1 do 0, a Noć na 2 do 0 w 32 minucie. Fantastycznie. Niestety Gytkier na 2 do 1 i jeszcze będą emocje w tym spotkaniu. Andraucos zabija chyba to spotkanie. 3 do 1. Fenomenalny mecz w wykonaniu Greka. Andraucos 4 do 1. To jest po prostu piękny dzień tego greckiego pomocnika. Naprawdę zagrał wyśmienicie i był katem Lecha Poznań. Tak jak w Lidze Mistrzów Pokonał nas praktycznie w pojedynkę Julian Brandt, tak Lech został pokonany w pojedynkę przez Andraut Sosa, który rozgrywa naprawdę świetny sezon, przez co mało szans dostaje Szwoch czy Radowicz, no ale jak Andra jest w takiej formie, to jak można go zmieniać, tak naprawdę świetnie się rozwija i nie żałuję tego transferu, opłacało się tego gracza kupić bodajże z Olimpiakosu Pireus, tam był chyba w głębokiej rezerwie, a u nas jest pierwszoplanową postacią. Jak widzimy, to jest nawet artykuł, że Andraucos jest rewelacyjny. No nie da się temu zbytnio zaprzeczyć. I okej, okay, tutaj raport o juniorach. No, zobaczmy, czy ktoś jest obiecujący i można go przenieść do pierwszego składu. No, ten Mazur ma potencjał, ale jeszcze go nie można przenosić. I ten Grasso, no, nie oszukujmy się, jest coraz gorszy, więc raczej nigdy nie zagra w pierwszym zespole. Van Bergen chce odejść, do tego Carvalho pewnie również. I nie zgoda. Więc tych trzech piłkarzy, jak się uda, to oczywiście. Sprzedamy w zimowym okienku transferowym, chociaż Carvalho bym chętnie zostawił, no bo jakby co lepiej mieć rezerwowego bramkarza na jakimś poziomie, ale jak już odejdzie to kupimy tam jakiegoś przeciętnego bramkarza z ekstra klasy, żeby po prostu był na ławce, bo wiadomo, że Drągowski póki będzie zdrowy będzie grał, ale odpukać w niemalowane oczywiście trzeba. Żeby nie odnosił kontuzji, ale jakby odniósł, no to warto mieć zmiennika, który mniej więcej wie po co są ręce na bramce, no bo bronić bramkarzem, który ma 50 overall w symulowanej karierze to jest samobójstwo i to się może naprawdę źle skończyć, wiemy co się działo w turnieju przedsezonowym, gdzie nas Brugia niestety zlała 5 do 0 przez to, że nasz bramkarz nie wiedział do końca co tam robi. Ale teraz już takich wyników na szczęście nie ma, bo mamy Bartłomieja Drągowskiego na bramce, który świetnie się rozwija. Opłacało się wyłożyć dość duże pieniądze i kupić go z Fiorentiny. Gramy na wyjeździe z Termaliką, oczywiście naszym rezerwowym składem, czyli to jest nasz rezerwowy? Nie, to jest nasz podstawowy skład, więc chyba jakiś błąd tutaj popełniłem. I trzeba się postarać oczywiście wygrać to spotkanie. Pierwsza połowa bardzo nudna tak naprawdę. Tutaj widzimy zmiany, Szymański w miejsce Gilerme, pas dan na 1-0, a tak jest, udaje się zdobyć bramkę. I okej, okay, tutaj Pazdan daje nam prowadzenie, aby to utrzymać do samego końca. No i udaje się, pokonujemy 1 do zera Termalikę po bramce Michała Pazdana, nasz minister obrony narodowej pokazuje się z jak najlepszej strony. No chyba błąd popełniłem z tym podstawowym składem, no bo jednak niedługo mecz z Monako i nasi za zawodnicy mogą być zmęczeni, no ale jakoś myślę, że dadzą radę, mamy 5 punktów przewagi nad Lechem Poznań, Wisła jak widzimy jest obecnie bez formy i cały czas traci punkty, co nas oczywiście nie martwi bo im mniej rywali do mistrzostwa tym lepiej, bo nie zapominajmy, że tutaj jeszcze obowiązuje podział punktów więc nawet jak będziemy mieli, nie wiem, 10 punktów przewagi, to i tak ta przewaga w rundzie dodatkowej się zmniejszy, tutaj możemy oczywiście potrenować naszych piłkarzy no już niedługo Andraucos będzie miał 75 overalla, to już jest naprawdę spoko overall, no i już go ma już niedługo tak samo Pereira będzie. Mattarita 76 już bardzo szybko się zbliża. Stępiński 75. Naprawdę spoko rozwijają się ci nasi piłkarze. Gramy z Monaco. W pierwszym spotkaniu niestety przegraliśmy. Ale teraz miejmy nadzieję, że odniesiemy zwycięstwo. To by było naprawdę fajne, fajna końcówka odcinka. No nie wszyscy są wypoczęci. Czy dokonywać kiślan, ran? A możemy. Damy szansę. Czekajcie na napadzie. Komu by tutaj dać? Tojszerta. klasycznie. Do tego Nodzi dostanie szansę w miejsce Mansi. Czy takim składem już możemy wychodzić? Oczywiście, że tak. I miejmy nadzieję, że to wystarczy na Monako, a jak nie, no to będziemy się martwić. No i okej, okay, taki skład się jest odpowiedni. Gramy na wyjeździe, u siebie przegraliśmy. Czy damy radę z drużyną z Ligue? 1. Za moment się przekonamy. Jak widzimy, ostatnio przegrali z Chelsea 2 do 0, więc mogą być bez formy. Miejmy nadzieję, że tak będzie, no ale to jest jedyna chyba nasza nadzieja w tym momencie. Po 20 minutach jest 0 do 0. Czekamy na jakieś pierwsze trafienia. No i niestety Jemerson w 31 minucie na 1 do 0 dla Monako. Wielka szkoda. W drugiej połowie Quaresma z rzutu karnego na 2 do 0. No i niestety portugalski Magik chyba zabija już to spotkanie ostatecznie. Pozostało zaledwie 5 minut. No i kolejna porażka 2 do 0. To nas naprawdę może na koniec drogo kosztować. Bo niby nie są to wysokie porażki 2 do 0. Ale my regularnie cały czas przegrywamy tak samo. A inni albo wygrywają, albo przegrywają po 1 do 0, 2 do 1, przez co mają od nas lepszy bilans bramkowy, co oczywiście dla nas nie jest korzystne. Nadal pewnie okupujemy ostatnie miejsce w Lidze Mistrzów, mając zaledwie 3 punkty, no ale to jest bardzo trudna grupa. Mogliśmy wylosować każdą praktycznie inną grupę i byłoby dużo łatwiej, a my wylosowaliśmy bardzo wymagającą grupę. No na przykład Grupa B, no tutaj być w miejsce Feyenoordul, Benficki tutaj być no, też nie za fajnie, chociaż Arsenal, wiadomo, to nie jest taka sama klasa. No, Arsenal zawsze da się pokonać, póki tam Węgier jest tam, na ławce terenerskiej, no i jak widzimy, ta grupa prezentuje się dość spoko. Niestety nie dla nas, tylko dla wszystkich innych pozostałych drużyn. Chociaż do strefy awansu niby tracimy tylko trzy punkty, no tak prezentują się pozostałe grupy. Na przykład taka grupa G była bardzo przyjemna już nie mówiąc o grupie H, bo to by była chyba grupa marzeń, no bo tutaj nas spokojnie szłoby awansować. Wiadomo, z Sevillą i Juventusem raczej byśmy nie powalczyli, ale o Ligę Europy z Malmę na przykład, dlaczego nie? Czy z Szachtarem, zależy w którym koszyku byśmy się znaleźli w czasie losowania. No a niestety w tej grupie będzie bardzo ciężko, ale póki jest jakikolwiek promyk nadziei, to nie poddamy się. W następnym materiale na pewno powalczymy w kolejnych meczach w Lidze Mistrzów. No i oczywiście w meczach Ekstraklasy. No i w tym materiale to by było na tyle. Ja już wam bardzo dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam was na następny. Trzymajcie się.